Instrukcja obsługi ziół według Michała Konkel. Punkt 25. Wanna pełna ziół. Dziś chciałbym przedstawić Wam balneoterapię. A cóż to znowu za dziwactwo? Balneoterapia to cała gałąź medycyny naturalnej specjalizująca się w leczeniu przy pomocy kąpieli. Znaczną część takich zabiegów można przeprowadzić w warunkach domowych, wystarczy tylko zaopatrzyć się w odpowiednie dodatki. W zależności od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć, kąpiele takie dzielimy na kilka rodzajów. Co prawda nie wszystkie one wiążą się z wykorzystaniem ziół, ale jestem przekonany, że forma taka przypadnie Wam do gustu. Przyjrzyjmy się zatem, jakie możliwości oferuje nam ten typ terapii. Na pierwszy ogień zajmijmy się gorącymi kąpielami leczniczymi. Przecież to nic odkrywczego, powiecie, każdy z nas, częściej lub rzadziej, takie kąpiele stosuje. Zgadza się, moje pytanie jednak brzmi, czy wiecie w jakim celu, prócz oczywiście mycia, kąpiele takie stosujemy? No, najbardziej oczywistą wydaje się być odpowiedź, że w celu rozgrzania organizmu. Tak, zgadza się. A co w związku z tym zyskujemy? Ano efekt rozkurczowy oraz przekrwienie poszczególnych grup mięśniowych. Zastosować możemy to zatem w różnego rodzaju kolkach. Nie ma tu większego znaczenia rodzaj kolki. Efekt rozkurczowy osiągniemy zarówno przy kolce żołądkowej, jelitowej, wątrobowej czy też nerkowej. Zalecana jest tu jednak daleko idąca ostrożność, gdyż kąpiele tego rodzaju mogą być niebezpieczne dla osób zmagających się z problemami układu krwionośnego, a ponadto przed ich stosowaniem powinny zostać wykluczone wszystkie inne możliwości związane z procesami chorobotwórczymi jamy brzusznej i miednicy, w szczególności stany zapalne, które mogłyby wywołać zapalenie otrzewnej. Z tego powodu te zabiegi medycyny naturalnej powinien zalecać jedynie lekarz. Ciekawe? Mam nadzieję, że tak, a to dopiero początek. Wśród szerokiego wachlarza kąpieli zdrowotnych mamy możliwość skorzystania z kąpieli tlenowych, odkażających, mydlanych, kojących, ziołowych, drażniących skórę, ściągających, solankowych. Sporo, prawda? Z racji tytułu naszej audycji przyjrzyjmy się bliżej kąpielom ziołowym. Tu właściwości naszej kąpieli zależne będą oczywiście od ziół, które użyjemy. Możliwości jest, jak sami dobrze wiecie, mnóstwo. Sztuką będzie oczywiście dobranie odpowiedniej mieszanki, tak by zioła w niej zawarte współgrały ze sobą. Możemy zatem przygotować kąpiele relaksujące, tonizujące, wyciszające, rozgrzewające, odprężające, wzmacniające, napotne, uśmierzające ból, energetyzujące i wiele, wiele innych. Schemat przyrządzania takich kąpieli jest oczywiście za każdym razem podobny. Najpierw przygotowujemy napar lub odwar z wybranych ziół, zależnie od surowców, które mamy zamiar wykorzystać. Następnie przygotowany płyn przelewamy do wanny wypełnionej wodą o temperaturze od 35 do 37 stopni Celsjusza. Sama kąpiel trwa około 10 do 20 minut. Oczywiście zamiast ziół możecie wykorzystać ich gotowe wyciągi, czy to wodne, czy alkoholowe. Wygodne w użyciu będą także olejki eteryczne. Jeśli chodzi o olejki, pamiętać musicie jednak o dwóch rzeczach. Po pierwsze, byście kupowali jedynie naturalne olejki eteryczne, żadnych kompozycji zapachowych, a także by kilka kropli takiego olejku, tuż przed umieszczeniem go w wodzie, w której się nie rozpuszcza, rozprowadzić w niewielkiej ilości spirytusu. Co ważne, pora roku nie ma to najmniejszego znaczenia, dlatego zachęcam Was do eksperymentowania, jakie zioła najlepiej działają na Was. A tymczasem do usłyszenia. W tajniki zielarstwa wprowadzał fitoterapeuta Michał Konkel.